Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie Konfederacja Barska, jak wyglądały pierwsze lata rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przypomnijmy sobie, że Polska jest w bardzo nieciekawej sytuacji na początku drugiej połowy XVIII wieku. Prusy są wzmocnione po wojnie siedmioletniej przez to, że zyskują Śląsk. No co prawda tam militarnie, ekonomicznie trochę są osłabione przez samą wojnę, ale terytorialnie tutaj się wzmacniają. Rosja także powoli zwiększają się jej ambicje, chce dominować nad Rzeczą Pospolitą. Tutaj także tym planom sprzyjają stronnictwa wewnątrz Polski. Między innymi tak zwana familia, która jest, czyli to stronnictwo, które wspiera rodzinę magnatów Czartoryskich. I także tutaj w jej działania włącza się siostrzeniec Czartoryskich, Stanisław Poniatowski. On w latach 1755-1758 przebywa w Petersburgu, jest tam posłem Rzeczypospolitej i staje się także kochankiem przyszłej carycy Katarzyny II. No po objęciu tronu przez Katarzynę II Stanisław Poniatowski liczy, że będzie w stanie on być wybrany jako król elekcyjny Polski. Po śmierci Augusta III no, staje się to możliwe. Sama opozycja Potockich, to stronnictwo przeciwne do Czartoryskich, nie ma zbytnio jakiegoś kandydata konkretnego, a o jej poparcie zabiegają dwaj synowie zmarłego Augusta III, a także hetman Jan Klemens Branicki, czyli możemy sobie zapisać familia Czartoryskich. Może sobie zapiszemy familia. I to są Czartoryscy. Okej. Mamy w 1764 roku Sejm Konwokacyjny, on obraduje od maja do czerwca. Okazuje się dość wyjątkowy, bo uchwalił prawie 200 ustaw, czyli tak zwanych, wtedy się na to mówiło, konstytucji, ale to nie ma nic związanego z taką konstytucją w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. To miało być takie preludium do większej reformy państwa. Wśród tych ustaw znalazły się ustawy, które likwidowały m.in. obowiązek składania przez posłów przysięgi na instrukcje sejmikowe, zniesiono także liberum veto na sejmikach elekcyjnych, utworzono komisje skarbowe, osobne koronną i litewską, one miały podejmować uchwały już większością głosów, także powołano komisję wojskową, ona ograniczała z kolei władzę hetmanów, a w miastach wprowadzono komisję dobrego porządku, no i uchwalono też jednolite cła generalne, które obowiązywały także szlachtę, nie tylko mieszczaństwo i chłopów, czyli 1764 mamy Sejm Konwokacyjny. Sejm Konwokacyjny. Ale także mamy wtedy Sejm Elekcyjny. Sejm Elekcyjny. Na Sejmie Elekcyjnym zresztą obrady odbywają się przy obecności wojsk rosyjskich. Zostaje wybrany na króla Stanisław Poniatowski, który jest wspierany przez familię Czartoryskich i samą Rosję. Tutaj także oczywiście to poparcie wpływa na politykę, jaką będzie prowadził. Będzie musiał spełniać zachcianki Rosji, tutaj poddawać się Katarzynie II, a jednocześnie starać się zachować lojalność wobec familii Czartoryskich. Okazuje się, że szybko, także Stanisław Poniatowski jest za reformami, żeby Polskę jednak wzmocnić, ale w oparciu o Rosję. No ale szybko niestety król traci te zaufanie, szczególnie jeśli chodzi o Czartoryskich, którzy są obrażeni na władcę za to, że nie chce podążać ich jakimiś wytyczonymi ścieżkami. Także w tym czasie, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, ambasadorem jest Nikołaj Repnin. Nikołaj Repnin ambasaduje w Rzeczypospolitej i niestety, ale nie jest dobrym ambasadorem, nawet według carycy Katarzyny II, która później zresztą go wyrzuca z tej funkcji, wtedy kiedy już w zasadzie jest za późno, wtedy kiedy już zdąży rozcieczyć polski naród. On ambasaduje w Polsce w latach 1764-69 i zaraz jeszcze do niego sobie w jego historii, znaczy w naszej teraz tej lekcji do niego sobie nawiążemy. Ale wracając do Stanisława
poniatowskiego. Przyjmuje on imię August, żeby nawiązać do kultury antyków. August, czyli taki wywyższony przez bogów, ten pierwszy z pierwszych. Stanisław August Poniatowski, tak jak mówiliśmy, sprzyja oświeceniu. Tutaj szczególnie to widać właśnie w tym, choćby w tym obrazie, w którym odchodzi on od tradycyjnego stroju polskiego królewskiego, stara się nawiązywać do czasów antyku, czyli do idei oczywiście oświeceniowych. Zakłada on pierwszego tego typu szkołę w Polsce, tak zwaną szkołę rycerską, inaczej nazywaną korpusem kadetów. To właśnie pierwsza tego typu świecka uczelnia. Miała ona wychowywać młodzież w duchu patriotycznym, miała tworzyć przyszłe elity społeczne, które będą dbały o dobre reformy w Polsce. Szkoła ta zostaje założona w roku 1765 roku. 1765, może być szkoła rycerska. Szkoła rycerska. Ona mieściła się na terenie dzisiejszego Pałacu Kazimierzowskiego, tam właśnie uczniowie do niej chodzili. No tutaj tacy bardziej znani absolwenci, to myślę, że można wymienić choćby Tadeusza Kościuszkę. Miała ona właśnie wychowywać przyszłe elity, które miały reformować Rzeczpospolitą, co oczywiście było już trochę za późno. Także król był inicjatorem powstania czasopisma Monitor, które miało wśród szlachty upowszechniać, ogólnie wśród społeczeństwa upowszechniać konieczność reform. Także Stanisław August chciał stworzyć nowy taki model społeczeństwa wykształconego, oświeconego, dlatego też powołał pierwszy państwowy teatr narodowy. Jednak te reformy edukacyjne za dużo się nie zdały, znaczy przydały się, dopiero zaprofitowały za pewien kawał czasu. Początkowo tutaj natychmiastowych skutków nie miało. Sama Rosja nie sprzeciwiała się tym reformom edukacyjnym, nie widziała w nich zagrożenia. Za to zaniepokoiło ją planowane zniesienie liberum veta w sprawach aukcji wojska i skarbu, gdy to było ustalane. Dlatego doszło do starcia podczas obrad Sejmu w 1766 roku. Wtedy wspomniany ambasador Repnin zażądał równouprawnienia dla innowierców, których też nazywano dysydentami. No oni, tak jak pamiętamy, utracili prawa polityczne już w drugiej połowie XVII wieku i na początku XVIII wieku. I takie przyznanie im z powrotem praw umożliwiłoby im wejście do Sejmu i sądownictwa, co także mogłoby wzmocnić stronnictwo prorosyjskie w Rzeczypospolitej, gdyż dużo na przykład zwolenników prawosławia byłoby po stronie Rosji. Sam król był skłonny uwzględnić te żądania rosyjskiego ambasadora, ale najpierw chciał likwidacji liberum veto, czemu sprzeciwiała się zarówno Rosja, której nie podobała się ta możliwość zniesienia liberum veto, bo to by wzmocniło Polskę wewnętrznie w jakiś sposób, ale także i magnacka, konserwatywna opozycja. I w efekcie pod osłoną wojsk rosyjskich zawiązały się dwie, mówimy, innowiercze konfederacje. Jedna to była Konfederacja Prawosławnych w Słucku, a druga protestantów w Toruniu. Jednocześnie Repnin wtedy poparł katolicką szlachtę, która na wieść o tym, że król chce przywrócić te prawa polityczne tak zwanym innowiercom, założyła swoją własną konfederację antykrólewską w Radomiu. Repnin obiecał im też detronizację polskiego króla. Efektem tego było wywołanie wojny domowej. Katolicy walczyli tutaj z prawosławnymi i protestantami, a wszyscy razem walczyli z królem i uważali Rosję za swojego sojusznika. Rosja tak naprawdę wszystkich jak zawsze chciała wykiwać. No ale prosili oni o przysłanie wojsk carskich, którzy mieli rozsądzić ten spór. Oczywiście wojska carskie z przyjemnością wkroczyły, siły rosyjskie spacyfikowały cały konflikt i wybrano posłów na Sejm, tak zwany właśnie pacyfikacyjny. Repnin tutaj, aby zapewnić sobie przewagę w Sejmie, sam wybrał tych posłów i senatorów, którzy mieli przygotować obrady, a pozostałych po prostu poinformowano o wynikach tych wyborów, o wybranej grupie, tak zwanej delegacji. I od tej delegacji mamy nazwę Sejm Delegacyjny, który obradował w latach 1767-1768. Możemy to sobie napisać. Opka. 1767-1768 mamy Sejm Delegacyjny. W zasadzie w cudzysłowie powinniśmy to napisać Sejm Delegacyjny.
Sejm delegacyjny zaakceptował, to jest bardzo smutne, protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą i od tej pory gwarantem całego ustroju Rzeczypospolitej miała być Katarzyna II. Także zostały uchwalone tak zwane prawa kardynalne i one utrzymywały wolną elekcję, ograniczały zasadę stosowania liberum veto do samej podstawowej działalności ustawodawczej, ale także decydowały w mniej istotnych sprawach, bo na przykład dopuszczano rozstrzyganie takich właśnie pierdółek większością głosów. Zachowano też wyłączność szlachty, jeśli chodzi o sprawowanie urzędów i posiadania dóbr ziemskich, oraz prawo do wypowiadania posłuszeństwa królowi. Czyli tutaj widzimy, że to znacząco osłabiało z kolei możliwości rozwoju, mieszczanie też nie mogli już jakby pchać się wyżej. No to wszystko były takie, trochę byśmy powiedzieli, ciemnogrodzkie ustawy, które miały cały czas ograniczać Rzeczpospolitą. Także kompromisem z kolei zakończono spór wyznaniowy, innowiercom dano prawa polityczne, ale katolicyzm z kolei uznano za religię panującą w Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o to przywrócenie praw innowiercom, a także pozostawienie ostatecznie na tronie króla Poniatowskiego, wywołało to protest przywódców Konfederacji Radomskiej, czyli tej katolickiej. Tym bardziej, że spośród nich dwóch biskupów, hetman i jeden poseł, zostali porwani przez wojska rosyjskie i wywiezieni w głąb Rosji. No, to się stało symbolem zależności już teraz wyraźnie Rzeczypospolitej od Rosji. Innym takim symbolem było wniesienie na salę obrad Sejmu drugiego tronu, na którym nie zasiadał już, nie wiem, jakiś drugi polski król, tylko sam ambasador Repnin. No i mówimy na te rządy, na ten okres teraz rządów ambasadorsko-królewskie, choć sam Poniatowski tak naprawdę oddał tutaj pałeczkę ambasadorowi, gdyż się bał jakichś rosyjskich interwencji czy też represji. No i ta silna polityczna zależność RP od Rosji wywołała sprzeciw szlachty dość powszechny. Szczególnie te grupy konserwatywne obawiały się jakichkolwiek zmian, nowości, które Rosja mogła wtedy wprowadzić, a z kolei kręgi patriotyczne chciały bronić suwerenności swojego własnego państwa, tym bardziej, że już teraz stacjonowały na stałe wojska rosyjskie w Rzeczypospolitej, a dokonywały one co jakiś czas jakichś gwałtów i rabieży. No i konflikt także zaostrzała agitacja duchowieństwa, które duchowieństwo to katolickie nie chciało tego równouprawnienia innowierców. Konserwatyści otwarcie wystąpili przeciwko królowi, Rosji i innowiercom i powołali w 1768 roku w Barze w miejscowości Bar na Ukrainie Konfederację i od tej nazwy mówimy na nią Konfederacja Barska, czyli 1768, a w zasadzie do 1772 mamy Konfederację Barską. Konfederacja Barska. I to nie jest od jakiegoś znaczy to jest od baru, ale nie od takiego jak możemy sobie myśleć. Na czele Konfederacji stanął początkowo biskup Adam Stanisław Krasiński, jeden z ówczesnych znanych bardzo prawników Rzeczypospolitej Józef Pułaski. Józef Pułaski sam zresztą miał osobistą urazę do ambasadora rosyjskiego Nikołaja Repnina, gdyż kiedy Józef Pułaski na jednym ze spotkań zaprotestował przeciwko jego polityce, Repnin wziął go, wtedy 64-letniego posła, co na tamte czasy było już takim trochę sędziwym wiekiem, i dosłownie wykopał go z sali. To oczywiście w pewien sposób wpłynęło na niego prywatnie, obraziło jego takie poczucie dumy i postanowił wziąć odwet i między innymi to było jedną z przyczyn założenia Konfederacji Barskiej. Znaczy tak naprawdę wykorzystał trochę sytuację, bo wiadomo, że to nie ten jeden punkt tak zmotywował całe społeczeństwo. No i po zawiązaniu Konfederacji mieliśmy walki zbrojne, trwały one, tak jak sobie powiedzieliśmy, 4 lata do 72 roku. Po stronie króla stanęła oczywiście Rosja, oddziały rosyjskie, a także część armii Rzeczypospolitej. Konfederatów z kolei poparła Turcja, która w tym samym roku, w październiku, wypowiedziała wojnę Rosji, a także Francja, która bała się wzmocnienia władzy carów w Europie i dlatego wysyłała do państwa polsko-litewskiego pieniądze, broń, oficerów, a oficerzy z kolei szkolili wojska konfederatów, a także nimi, jak nieraz było, po prostu dowodzili.
Ale same wojska konfederatów barskich to nie była regularna armia, to były wojska głównie partyzanckie. Chciano, tak jak w potopie szwedzkim, prowadzić wojnę szarpaną, która miała wyczerpać wroga. Jeśli chodzi o potyczki, najbardziej wsławił się w nich syn Józefa Pułaskiego, Kazimierz Pułaski, którego na pewno pamiętacie, wspominaliśmy sobie w nim wojnę o niepodległość USA. W niej także ostatecznie zginie w bitwie pod Savannah w 1779 roku. Kazimierz Pułaski, mówimy, wspaniały patriota, zdobył on nawet klasztor na Jasnej Górze podczas walk konfederatów barskich. Początkowo walki mieliśmy głównie na Ukrainie, tutaj możemy spojrzeć na mapę, choć z czasem one się przeniosły prawie na cały kraj. Same działania zbrojne, postawa konfederatów wobec chłopów zaostrzyły konflikty społeczne i wyznaniowe, nasiliły się bunty ludności chłopskiej, no a przez to, że Rosja ich wspierała, doszło do otwartej rebelii, której nazywamy koliszczyzną, możemy sobie napisać koliszczyzna. Czyli otwarta ta rebelia chłopska, tutaj szczególnie ukraińscy chłopi pod dowództwem Maksyma Żeleźnika i Iwana Gonty zdobyli Humań, wymordowali tam tysiące ludzi, jeśli chodzi o katolicką szlachtę, także wymordowali mieszczan i Żydów. I mimo klęski na Ukrainie i upadku samego Baru, który początkowo był taką ostoją konfederatów, konfederacja sama przetrwała i, tak jak mówiliśmy, walki przeniosły się do innych rejonów. Tutaj na mapie możemy zobaczyć te tereny, które jakby najdłużej pozostawały w rękach konfederatów, tereny Wilna i tereny później Jasnej Góry, którą zdobył też Kazimierz Pułaski. Zresztą ten obraz Wojciecha Kosaka bodajże to jest właśnie Kazimierz Pułaski pod Częstochową. Konfederaci barscy w 1770 roku ogłaszają detronizację króla Stanisława Augusta i także próbują go w 1771 roku porwać, aby sam on ogłosił swoją abdykację, znaczy chcieli go do tego zmusić. Porwanie samo się udaje, ale król Polski namawia jednego z porywaczy, aby po prostu pomógł mu w ucieczce. Udaje mu się to zrobić, zbiega do Warszawy. No i tutaj także porwanie to odwraca sympatię szlachty, znaczy części szlachty od samych konfederatów, którzy, no, nie podoba im się ten właśnie sposób tutaj działania, jeśli chodzi o to porwanie króla, próbę wymuszenia jego abdykacji. No i chociaż konfederaci walczyli dzielnie, to jednak brakowało im trochę wyszkolenia, ich siły były słabsze, pomimo że czasem liczniejsze. Ostatecznie ich do klęski ich przyczyniły się sprowadzone z Rosji oddziały generała Aleksandra Suwarowa, także porażka Turcji w wojnie z Rosją. No tutaj można by choćby wspomnieć bitwę pod Lanskoroną w 71, kiedy to właśnie było pokazane, że straty wtedy konfederatów wyniosły około 300 ludzi, Rosji od 4 do 5, sami część konfederackiej piechoty uciekała na sam widok armii rosyjskiej. No, wojska nie były tak do końca zdyscyplinowane i tak naprawdę miały trochę małe szanse z regularną, wyszkoloną dobrze armią rosyjską. Sama szlachta odważna, ale jednak już nie tak dobrze wyszkolona i bitna. W 72 poddaje się ostatnia twierdza konfederatów, jako ostatnia upada Jasna Góra. Konfederacja barska w ten sposób była pierwszym polskim zrywem niepodległościowym, a zarazem ruchem politycznym konserwatywnej szlachty, która paradoksalnie sprzeciwiała się reformom ustroju Rzeczypospolitej, czyli tak naprawdę jednocześnie sprzeciwiała się koniecznym ruchom dla utrzymania przez Polskę niepodległości. Sama konfederacja barska oraz wojna turecko-rosyjska spowodowały, że konflikt w Rzeczypospolitej stał się głośny na arenie międzynarodowej i przestało to po prostu interesować tylko i wyłącznie Rosję. Najpierw Austria deklaruje neutralność i anektuje Spisz, Podhale i Sadecczyznę w latach 69-70, a następnie król pruski Fryderyk II odcina tak zwanym kordonem sanitarnym Prusy Królewskie dla ochrony ludności przed zarazą, jak to oficjalnie było wytłumaczone.
On także był głównym późniejszym inicjatorem działań rozbiorowych. Początkowo Katarzyna II nie chciała rozbioru Polski, chciała sobie całkowicie podporządkować Rzeczpospolitą, ale Prusy i Austria uważały, że Rosja tutaj za bardzo wtedy wzmocni, za bardzo się wzmocni, w pewien sposób jej groziły, także uważały, że Rosja, jako że zyskała nowe tereny po wojnie z Turcją, musi to jakoś zrównoważyć. I w ten sposób 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano konwencję rozbiorową. Zgodnie z tym Rosja zajmuje obszar na wschód od Dźwiny i Dniepru, Prusy otrzymują Warmię, Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia oraz obszar nadnotecki, a Austria część województwa krakowskiego, sandomierskiego, a także niemal całe województwo ruskie z samym Lwowem, aż po rzekę Zbruż. To jest oczywiście bardzo smutną dla Polski sytuacją. A właśnie wstawiłem jeszcze mapę pierwszego rozbioru, przejdźmy sobie do niej, właśnie zobaczmy, jak to wyglądało wizualnie, czyli widzimy tutaj Rosja zgarnęła co prawda największe tereny, ale były to tereny słabo zaludnione, niezbyt wartościowe pod względem ekonomicznym, a dla samej Rzeczypospolitej, dla jej gospodarki znacznie ważniejsze były choćby żyzne ziemie, które zajęła Austria, czy też dobrze rozwinięte i też żyzne ziemie, które zajęły same Prusy. Możemy sobie to zapisać, smutna data, 1772, mamy pierwszy rozbiór Polski. Pierwszy rozbiór Polski. Tą datę oczywiście każdy musi pamiętać i umieć, dlatego sobie ją wyraźnie podkreślimy. I biorą w nim udział trzy państwa, Rosja, Austria, Prusy. Przypomnijmy sobie, Rosja ma część największą, a sama Rzeczpospolita traci w ten sposób 210 tysięcy kilometrów kwadratowych i 4,5 miliona ludności. Zaborcy chcą oczywiście uprawomocnić swój wybryk i w 1773 roku zostaje zwołany Sejm Rozbiorowy. Jego obrady były oczywiście bardzo burzliwe, większość szlachty się buntowała. Właśnie tutaj stanął na czele Tadeusz Rejtan, słynny obraz Rejtana, który rozdziera koszulę przed rosyjskim przed wysłannikami z Rosji i samym królem, to na pewno go kojarzycie, obraz Jana Matejki. Ale nie ma to już tak naprawdę większego znaczenia, gdyż postanowień tych się zmienić nie da, Sejm ma tylko potwierdzić tak naprawdę formalność. No i tak naprawdę wszystko zostaje uchwalone m.in. przez pośrednictwo marszałka Sejmu Adama Ponińskiego, który był zresztą na usługach Rosji. Zostają zatwierdzone traktaty rozbiorowe oraz przeprowadzono pewne reformy ustrojowe. Została powołana m.in. Rada Nieustająca, która miała kierować państwem w okresie między sesjami Sejmu. Rada miała się składać z 36 posłów i senatorów i dzieliła się ona na 5 departamentów: policji, wojska, sprawiedliwości, skarbu i interesów cudzoziemców. I Rada w zamyśle zaborców miała być instytucją, która kontrolowała działania króla i uniemożliwiała mu tak naprawdę przeforsowywanie jakichś ważniejszych reform. No i w jej pierwszym składzie byli w zasadzie sami zdrajcy Polski, znaczy oczywiście polscy posłowie, ale uważani powszechnie za zdrajców, dlatego mówiono wtedy na nią nie Rada Nieustająca, tylko Zdrada Nieustająca. No ale dzięki królowi po upływie pierwszej kadencji zdrajcy zostali usunięci, a Rada stała się organem, który sprawnie pomagał rzeczywiście rządzić państwem. Między innymi w 1773 roku została powołana KEN, czyli Komisja Edukacji Narodowej. Ona miała się oczywiście zajmować reformą oświaty, a dzięki tym szkołom utworzonym przez komisję miały się wychować w Rzeczypospolitej nowe pokolenia patriotycznej i dobrze wykształconej młodzieży. Także na Sejmie Rozbiorowym ustalono liczbę stałego wojska 30 tysięcy żołnierzy, do której starano się przynajmniej dążyć, co było oczywiście skutecznie utrudniane przez zaborców. No i ponownie także potwierdzono prawa kardynalne, uzupełniając je także o prawo dotyczące zakazu powoływania na teren cudzoziemców oraz dzieci i wnuków panującego, co było bardzo, tak nie zauważmy, że już to nie chcą żadnych monarchii dziedzicznych albo chociaż wybierać kogoś w jakiejś kolejności, jakąś jedną rodzinę faworyzować. No i gwarantem tych podjętych uchwał i praw kardynalnych byli tym samym także trzej zaborcy Rzeczypospolitej. Zauważmy sobie, zapiszmy sobie jeszcze raz, 1773 mamy Sejm Rozbiorowy,
który zresztą ten Sejm działa do 75 roku, a także mamy powołanie Ken. Powołanie Ken. To by było w sumie tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dokończymy sobie oczywiście temat rozbiorów już na najbliższych lekcjach. No, w takim razie do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.